Witaj w strefie 52. Miejscu, w którym usłyszysz o zjawiskach paranormalnych i niewyjaśnionych wydarzeniach. Ostatnie kilka miesięcy spędziłam podróżując po Stanach Zjednoczonych. I tam bardzo łatwo jest natrafić na reklamy krzyczące, że coś jest naj. Największe, najlepsze, najstarsze, nie wiem, najnowsze czy najbardziej znane. Dlatego nawet nie zdziwiło mnie specjalnie, kiedy spacerując po San Diego, w pewnym momencie stanęłam przed domem, na którym znajdował się wielki napis. Najbardziej nawiedzony dom w Ameryce. San Diego na trasie mojej podróży wypadło bardzo spontanicznie, bo nie miałam w planach w ogóle zapuszczania się w te rejony. Zresztą samo San Diego kojarzyło mi się tylko z trzema rzeczami. Legolandem, lotniskowcem USS Midway, no i oczywiście bazą Miramar, gdzie do 96 roku mieściła się ta prawdziwa szkoła Top Gun. Totalnie nie byłam przygotowana na wizytę w tym mieście, dlatego nawet nie czytałam nic wcześniej o San Diego ani o jego atrakcjach. Samo miasto bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczyło. Okazało się być przeuroczym miejscem, pełnym knajpek, otwartych miłych ludzi i wielu malowniczych zakątków. I jednym z takich zakątków jest Old Town, czyli po prostu Stare Miasto. I to właśnie tam trafiłam na najbardziej nawiedzony dom w Ameryce, czyli Whaley House. W dzień ten dom można zwiedzać z przewodnikiem, jak normalne muzeum, bo jak na standardy amerykańskie jest to bardzo stary budynek. Pochodzi z 1857 roku i jest najstarszą ceglaną konstrukcją w południowej Kalifornii. Ale prawdziwe atrakcje miały zacząć się dopiero wieczorem, kiedy zapadł zmrok, a delikatne oświetlenie w posiadłości nie było w stanie rozjaśnić wszystkich zakamarków. Wtedy miało zacząć się właśnie polowanie na duchy, na które się oczywiście wybrałam. Dom Whaleyów z racji wieku widział wiele więcej historii niż jakikolwiek inny budynek w mieście. W zasadzie nie był to nigdy tylko dom rodzinny, bo mieścił się w nim i sklep, i sala sądowa, teatr, lokal wyborczy, sala balowa i pewnie jeszcze kilka pomniejszych biznesów. Choć z pozoru wydaje się być całkowicie normalnym budynkiem, to wiele osób wierzy, że teren, na którym został wybudowany, był nawiedzony już wcześniej i cokolwiek nie zostałoby postawione na tej ziemi, musiałoby być przeklęte. W 1852 roku, czyli 5 lat przed wybudowaniem domu, teren ten należał do miasta. Mimo że była to atrakcyjna działka, położona niemalże w centrum, to nie stał tam żaden budynek. Administracja nie miała też planów co do jej wykorzystania. Nie były to całkowicie spokojne czasy. San Diego dopiero co uzyskało prawa miejskie i zaczęło się bardzo dynamicznie rozwijać. Do miasta zaczęło zjeżdżać dużo ludzi z bliższych i dalszych okolic. Większość z nich szukało szansy na nowe życie. Przyjeżdżały osoby, które chciały znaleźć pracę, zrobić biznes w nowym mieście, czy po prostu osiedlić się w miejscu, które dawało szansę na coś więcej. Jak łatwo można się domyślić, napływ ludzi sprawił, że oprócz osób, które szukały uczciwego zajęcia i które były jak najbardziej chętnie witane w San Diego, zaczął się pojawiać też element niepożądany w tkance miejskiej, czyli przestępcy. Co prawda San Diego nie miało jakiegoś ogromnego problemu z przestępczością, ale nie było też do końca spokojnie. Jak to w każdym mieście. Kradzieże, włamania, burdy, pobicia. To wszystko się zdarzało coraz częściej, a lokalny szeryf miał ręce pełne roboty. Mieszkańcy naciskali na szeryfa, żeby ten zaprowadził porządek w mieście, ale to jest taka odwieczna gra w złodziei i policjantów. Wsadził do więzienia jednego, na jego miejsce pojawiło się dwóch kolejnych. No nie ma co ukrywać, że szeryf zaczął wypatrywać takiego kozioła ofiarnego, na którego mógłby zwalić winę za większość przestępstw, a potem przykładnie go ukarać, żeby uspokoić mieszkańców, ale też odstraszyć resztę i przywrócić porządek w mieście.
Można powiedzieć, że Yankee Jim Robinson był ziszczeniem jego marzeń. Wielki facet, który przybył właściwie nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i wałęsał się po ulicach szukając zaczepki. Szybko znalazł sobie dwóch kumpli, którzy towarzyszyli mu w wałęsaniu się i w szczynaniu burt. Wielokrotnie lądował w areszcie, ale działania resocjalizacyjne nie przyniosły w jego przypadku jakichkolwiek efektów. Yankee Jim poczyniał sobie coraz śmielej, aż w końcu nastąpiło to, co nastąpić musiało, czyli, no krótko mówiąc, przegiął. Połasił się na łódź zacumowaną w porcie i podczas próby kradzieży został zatrzymany. Stanął przed sądem i postawiono mu bardzo poważne zarzuty. To były zarzuty, których on się kompletnie nie spodziewał, bo ta łódź, którą miał próbować ukraść, nagle okazała się być kradzieżą o wielkiej wartości, plus oskarżono go o morderstwa. Udało mi się dotrzeć do dwóch gazet z tamtego czasu, San Diego Herald i Los Angeles Herald, i mimo że w zasadzie obie publikacje zgadzają się co do najważniejszych punktów historii, to ich wydźwięk nie do końca się pokrywa. Według San Diego Herald Yankee Jim był groźnym przestępcą i mordercą górników, który za nic miał obowiązujące prawo. Podczas procesu miał się śmiać, będąc pewnym, że nic mu za jego przestępstwa nie grozi, i kpił sobie ze składu sędziowskiego. Los Angeles Herald z kolei przedstawia to bardziej tak, jakby Jim nie do końca był jedynym odpowiedzialnym za próbę kradzieży i jego zachowanie na sali sądowej wynikało raczej z niedowierzania do całej tej sytuacji. Bo miał być tylko złodziejaszkiem, a tu nagle sądzono go za jakieś wielkie przewinienia. Po prostu myślał, że tak jak zawsze się wywinie, odbędzie jakąś krótką karę i jego życie wróci do normy. Dzisiaj nie dowiemy się, jak wyglądała prawda, ale możemy przypuszczać, że proces musiał być pokazem siły i kara za próbę kradzieży okazała się być, nie chcę mówić przesadzona, bo też nie jestem od wydawania wyroków, ale raczej trochę nieadekwatna, bo Yankee Jim został skazany na powieszenie, a jego dwóch kompanów, którzy mieli mu pomagać w kradzieży, na rok pozbawienia wolności. Yankee Jim nie brał na poważnie wyroku i do samego końca był pewien, że nie zostanie on wykonany. W oczekiwaniu na jego realizację Jim siedział w więzieniu i też jeszcze przed samą egzekucją żartował sobie i rzucał cięte odzywki w kierunku zgromadzonej na polu widowni. Wbrew jego przypuszczeniom wyrok został wykonany. Słusznie czy niesłusznie, to był jeden z gorących tematów poruszanych wśród mieszkańców. Tłum był podzielony. Nie brakowało głosów, które twierdziły, że Yankee Jim został wrobiony przez swoich kumpli i nie zasługiwał na taką karę. Druga połowa żądała krwi i nie miała ani odrobiny wątpliwości, że przestępca powinien odbyć karę. Ale ani jedni, ani drudzy nie byli przygotowani na to, co się wydarzyło. Publiczne egzekucje nie były niczym dziwnym. Zawsze przychodziło na nie sporo gapiów i ciekawskich. Tym razem nie wszystko poszło tak jak zawsze. Kat nie wykonał swojej pracy do końca prawidłowo, ponieważ Yankee Jim był bardzo wysoki i egzekucja trwała ponad 45 minut. Nawet dla osób, które były przekonane o winie Jima i uważały, że powinien ponieść on zasłużoną karę, było to widowisko bardzo poruszające i nikt nie wątpił w to, że taka sytuacja nie powinna się powtórzyć. Egzekucja powinna być szybka, a 45 minut, przez jakie Yankee Jim, no w zasadzie umierał w męczarniach, dla wszystkich było bardzo szokującym widokiem. Jedną z osób, które oglądały tę egzekucję, był 26-letni Thomas Whaley. Młody przedsiębiorca, który reprezentował firmę swojego ojca i akurat wizytował San Diego w interesach. Kilka dni po egzekucji wrócił do Nowego Jorku, gdzie mieszkał na co dzień, poślubił tam Annę Delaney i kontynuował biznes. Ale jego życie nie toczyło się tak jak dawniej.
Coś nie dawało mu spokoju. Postanowił się przenieść razem z Anną do San Diego i tam rozpocząć wspólne małżeńskie życie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo jak wcześniej wspominałam, miasto prężnie się rozwijało i dawało dużo możliwości, gdyby nie to, że Thomas uparł się, aby swój nowy dom wybudować na jednej konkretnej działce. Na tej, na której powieszono Janki Jima. Nie wiadomo skąd taki pomysł. Thomas nie miał nic wspólnego z Jimem, nie był też wcześniej zainteresowany tą działką, nie mówił, dlaczego chce zbudować dom właśnie tam, no ale to zrobił. Thomas był człowiekiem, który potrafił osiągać zamierzone cele i nie odpuszczał tego, co sobie postanowił. Wybudował wspaniały dom dla siebie i swojej żony. Dobrze wiodło im się w interesach, prowadzili sklep wieloblanżowy na parterze domu, byli bardzo szanowani i lubiani w okolicy. Doczekali się dzieci i mogłoby się wydawać, że wszystko szło jak najlepiej. Niestety ich drugie dziecko, Thomas Whaley Jr., zachorował na szkarlatynę, kiedy miał 1,5 roku i niedługo po tym zmarł. I od tego momentu pech zaczął prześladować rodzinę Whaleyów. Kilka tygodni po pogrzebie chłopca w sklepie wybuchł pożar, po którym niewiele pozostało i to doszczętnie załamało Thomasa i Annę. Wyprowadzili się wtedy do San Francisco, pozostawiając swój wymarzony dom, a wszystkie biznesy, jakie prowadzili w mieście, przejął zatrudniony w tym celu agent bankowy. Thomas jednak nie potrafił żyć z dala od San Diego i swojego ukochanego domu. W 1868 roku postanowił wyremontować podupadający budynek i rodzina Whaleyów, Thomas, Anna i piątka ich dzieci powrócili do San Diego. Postawili sobie za cel przywrócić dawną świetność domu i Whaley House znowu zaczął tętnić życiem. Na parterze znalazła się przestrzeń, którą przebudowano na salę sądową, dzięki czemu dom stał się siedzibą sądu miejskiego. Wygospodarowano też miejsce dla nowego sklepiku. Thomas stworzył nawet prywatny teatr. W jednym z pomieszczeń wybudował scenę i zbudował widownię, dzięki czemu w San Diego powstała pierwsza trupa teatralna. Wydawało się, że po tych początkowych nieszczęściach, które spadły na rodzinę Whaleyów, uda się im wieść nowe życie. Ale jak możemy się domyślać, sielanka nie trwała długo. San Diego się rozrastało, rosła konkurencja, powstawały nowe, modniejsze dzielnice. W 1870 roku większość kupców przeniosła się do tak zwanego nowego miasta, dzielnicy Gaslamp. Old Town z dnia na dzień stawało się coraz cichsze. Znikali handlarze, klienci, przypadkowi przechodnie. Prowadzenie biznesu było z każdym dniem trudniejsze. Sprawy w ogóle nie ułatwiał fakt, że dom zaczął wydawać się być w jakiś sposób przeklęty. Anna nieustannie czuła czyjąś obecność, ale Thomas wydawał się tym w ogóle nie przejmować. Kiedy żona mówiła mu, że słyszała odgłos kroków w ciężkich butach, on całkowicie to ignorował. Anna wręcz sugerowała, że być może nawiedza ich Janki Jim, który nie może znaleźć spokoju po śmierci, ale dla Thomasa było to niedorzeczne. Nie przekonywało go też to, że jego żona wydaje się widywać w jadalni swojego zmarłego synka. W całym domu miały być słyszane dziecięce kroki i gaworzenie, a goście donosili o tym, jakby ktoś ich ciągnął za nogawkę, zachęcając do zabawy. Thomas był twardo stąpającym po ziemi facetem, nie wierzył w żadne duchy czy klątwy. Z kolei Anna upatrywała we wszystkich nieszczęściach ingerencję złych mocy. A że nieszczęść w życiu Whaleyów nie brakowało, to i powodów do niepokoju miała coraz więcej. W 1885 roku Violet, jedna z córek Whaleyów, przeżyła koszmarny rozwód. I to taki naprawdę koszmarny, z wywlekaniem brudów, oskarżaniem się wzajemnym i publicznymi zeznaniami. Dziewczyna wróciła do domu rodzinnego i zamieszkała na piętrze. Nie potrafiła sobie jednak poradzić. Z każdym dniem pogrążała się coraz bardziej w beznadziei i depresji,
Nie pomogła nawet pomoc miejscowego lekarza, który był wielokrotnie wzywany do Violet. Dziewczyna nie potrafiła sobie poradzić ze spojrzeniami i szeptami sąsiadów i odebrała sobie życie. 18 sierpnia strzeliła sobie prosto w serce. Thomas, który w tym czasie był w domu i siedział na parterze, usłyszał nagły wystrzał i pobiegł sprawdzić na piętro, co się stało. Znalazł tam swoją córkę, która umierała, i po tym wydarzeniu zaczął on wierzyć żonie i postanowił przeprowadzić swoją rodzinę w inne miejsce, a także opuścić swój ukochany dom. Budynek stał pusty i niszczał przez kolejne 20 lat. Dopiero w 1909 roku najstarszy syn Whaleyów, Francis, zdecydował się powrócić do niego i przeprowadzić renowację. Francis otworzył dom dla turystów, oprowadzał wycieczki i opowiadał o historii San Diego. Ale tym, co przyciągało zwiedzających, była nie tylko barwna historia miasta, ale też tragiczne wydarzenia, które dotknęły Whaleyów. Odwiedzającym zdarzało się, podobnie jak Annie, słyszeć kroki w pokojach, w których nikogo nie było. Niektórzy zarzekali się, że widzieli małego chłopca, który przebiegał przez korytarz, a potem rozpływał się w powietrzu. Co więcej, pracownicy i goście zaczęli widywać w domu także państwa Whaley. Stojący w salonie bujany fotel poruszał się bez żadnej przyczyny. Z tego samego kąta goście czuli wyraźny zapach palonego cygara. Niektórzy wręcz widzieli zarys mężczyzny we fraku, który patrzył z zadumą przez okno. Także Anna Whaley zdała się nigdy nie opuścić domu. Jej sylwetka miała pojawiać się w różnych częściach, gdzie wydawało się, że wita gości. Jej wizyta pozostawiała zawsze za sobą delikatny zapach jej różanych perfum. W latach 60. nawracającymi doniesieniami o duchach zainteresowały się media. Na temat domu Whaleyów powstawały programy telewizyjne i taki najbardziej znany z nich prowadził Regis Philbin, znany amerykański prezenter, którego niektórzy z nas mogą kojarzyć z prowadzenia amerykańskiej wersji milionerów. Ciężko jest udokumentować na taśmie obecność ducha, ale Regis był pewien, że kogoś w domu Whaleyów spotkał. To spotkanie tak bardzo wryło mu się w pamięć, że powrócił tam po prawie 60 latach i w 2012 roku w programie, który był wyemitowany na Biography Channel, dokładnie opisał swoje przeżycia. Jak sam twierdzi, przez całe swoje życie żałował, że kiedy zobaczył w ciemności ducha, to zamiast w jakiś sposób wejść z nim w interakcję czy po prostu go obserwować, on włączył latarkę, co sprawiło, że duch zniknął. Badacze zjawisk paranormalnych, którzy chętnie odwiedzali San Diego, jednoznacznie stwierdzili, że w domu Whaleyów jest takie nagromadzenie obcych bytów, że jest to najbardziej nawiedzony dom w Ameryce. I taki właśnie przydomek pozostał z nim do dzisiaj. Dom Whaleyów występował w Travel Channel i na kanale Sci-Fi. Był wspominany w Hellboyu, a także doczekał się własnego filmu, który luźno nawiązuje do historii z San Diego. Mimo że u nas raczej historia domu Whaleyów nie jest powszechnie znana, to w amerykańskiej popkulturze często się do niej nawiązuje. Kiedy odwiedziłam ten dom, nie ukrywam, że miałam bardzo wysokie oczekiwania. Bardzo chciałam się sama przekonać, czy kogoś zobaczę, czy coś poczuję, no bo w końcu gdzie miałabym większe szanse na spotkanie ducha, jeśli nie w najbardziej nawiedzonym domu w Ameryce. No, szczerze mówiąc, byłam tak nakręcona przed wejściem, że naprawdę niewiele bym potrzebowała. No serio, jedna świeczka, która by przypadkowo zgasła, jakieś puknięcie, podmuch wiatru, cokolwiek. No, byłam bardzo otwarta na spotkanie jakiegoś ducha, i może sama nie znam jakichś technik, jakie stosuje takie medium, kiedy chce się skontaktować ze światami, więc pewnie robiłam coś źle, ale tak wewnętrznie czułam, że jestem gotowa, że to jest ten moment. Starałam się skupić na dźwiękach, dostrzec w domach jakieś cienie. Wiedziałam, że to jest ten moment, teraz albo nigdy. No, jeżeli mam zobaczyć ducha, to w tym miejscu.
I niestety się zawiodłam. Mimo, że nawet na YouTubie można znaleźć doniesienia ludzi, którzy twierdzą, że w domu Weylejów ktoś lub coś straszy, to mi się nie udało nikogo spotkać. Czy to znaczy, że dom Weylejów to pułapka na turystów i nie ma w nim żadnych duchów? No nie mogę wyrokować. Są osoby, które te zjawy widziały i słyszały. Można znaleźć relacje łowców duchów, którym udało się nagrać dziwne dźwięki. A to, że ja akurat tamtego dnia nie spotkałam żadnego bytu, znaczy tylko tyle, że ja ich nie spotkałam. Więc jeżeli będziecie mieli okazję, to przekonajcie się sami, co kryje się w zakamarkach domu Weylejów. Może będziecie mieć więcej szczęścia niż ja. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego miejsca, to zapraszam na mojego Instagrama strefa52podcast, gdzie wrzucam kilka fotek, które udało mi się zrobić. Być może wy coś na nich dojrzycie. Ja mam na imię Kasia, a to była Strefa 52. Miejsce, gdzie nie zawsze spotykamy duchy, ale zawsze bardzo się staramy. Do usłyszenia.